to, żeby wam powiedzieć parę słów o patriotyzmie młodych. Bo tą grupę wiekową właśnie reprezentuję. A niestety ma ona spory problem z patriotyzmem. Bo wiecie, jesteśmy doskonale nauczeni, jak walczyć z wrogiem, jak za czasów wojny, nienawiści sobie poradzić. Wszyscy byśmy stanęli, ale mamy jeden problem. Nie potrafimy być patriotami w czasie pokoju. I dlatego teraz tak popularne są rzeczy z żołnierzami wyklętymi. Kije bejsbolowe z małym powstańcem. Musimy pokazać inną drogę. I właśnie to my, młody kot, robimy na co dzień. Jeszcze nie jest nas dużo, ale z każdym dniem coraz więcej. Codziennie chodzimy po ulicach, do szkół, na studia i tam przekonujemy naszych rówieśników, oczywiście szeroko pojętych. Bo to do młodych przede wszystkim należy Polska, nasz kraj i jego przyszłość. Wiecie? Brawo młodzi! Brawo młodzi! Wiecie, i jest jeszcze drugi problem. Wszędzie, w szkole, na różnych kursach, na studiach, wszędzie mówią nam, bądźcie indywidualni, nie podążajcie za tłumem. Ja niedawno jeszcze, nawet niecały rok temu, miałem całą serię koszulek, na których było napisane don't follow the crowd, nie podążaj za tłumem. Czym prędzej je wyrzuciłem, bo to jest nieprawda. To jest wirutna bzdura. Wszyscy mamy coś w głowach, wszyscy chcemy dobrze dla kraju, ale dopiero wszyscy razem możemy coś zrobić. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem! Jak widzicie, stoję tu przed wami w kasku. W łódzkim, specjalnym, demokratycznym kasku. Nie dlatego, że boję się, że rzucą we mnie jajkami. Nie. Dlatego, że demokracja nie jest raz na zawsze dana. Demokracja jest ciągle w budowie. I my wszyscy tutaj ją budujemy. A na budowie należy mieć kaski. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wczoraj u nas w Aleksandrowie Łódzkim był prezydent Lech Wałęsa. Powiedział zdanie, które najchętniej bym sobie wytatuował. Powiedział, niezależnie od waszego stanu majątkowego, od waszego stanu ducha, wszyscy musimy stanąć i zawalczyć o wolną, demokratyczną Polskę. Wszyscy. Nie tylko my tutaj. Wszyscy w Warszawie, w Łodzi, w Szczecinie, gdziekolwiek. Wszyscy razem, bez podziałów. Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! I pamiętajcie, moi drodzy, przede wszystkim musimy się różnić, bo tylko różnice mogą nas poprowadzić do lepszej przyszłości, ale piękne różnice. Musimy się różnić pięknie i musimy na koniec zawsze umieć się dogadać. I z tym przesłaniem was pozostawiam. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się tutaj w jeszcze większej ilości i już bez ludzi, którzy niestety psują nam demokrację. Wszystkiego dobrego! Obronimy!